No nie, ja podkreślam fakt, gdzie EA/DICE poszło, it's all about the market. Słuchajcie, mój procesor ma... Czołem, witam was w kolejnych perypetiach z cyklu Pola Bitwy. Jako że ostatnio na kanale pojawił się gameplay z Battlefield 3, to też dzisiejszym bohaterem będzie materiał poświęcony moim wojażom w czwórce na najsłynniejszej mapie Operacji Szafka. Tym razem filmik nieco dłuższy niż przeważnie i szacun dla tych bardzo nielicznych, którzy dotrwają do końca lub chociaż do 3/4 materiału. Jak widzicie, bronią masowej zagłady tym razem był AUG, który pomimo stosunkowo niskiej szybkostrzelności, biorąc pod uwagę ogólne działanie gry, spisuje się nadzwyczaj dobrze. Połączenie w miarę dobrej celności i ze stosunkowo niskim odrzutem sprawdza się na średni i daleki dystans, chociaż na dalsze sugerowałbym jednak jakiś celownik optyczny. Wprawdzie broń tą omawiałem w odcinku z koszar, lecz przypomnę, iż jego dużą wadą oprócz średniej szybkości strzału jest również dość długi czas przeładowania, wynoszący prawie 3 sekundy. Mimo to bardzo dobrze spisuje się na polu bitwy, podobnie jak jego brat bliźniak z Battlefield 3. Jak niektórym zapewne wiadomo, we wrześniu szykuje się patch, który po raz kolejny ma usprawnić nam grę. Link do informacji dotyczących zmian znajdziecie w opisie filmu wraz z moim profilem Facebook, na którym informuję również o moich live'ach, do którego link również znajdziecie w opisie filmu. W kwestii patcha powiem tak. Czekam, co tym razem DICE / EA spieprzy tym razem. Nie pamiętam, czy pojawienie się którejkolwiek z łatek wcześniej wpłynęło tylko pozytywnie na rozgrywkę. Po ostatniej aktualizacji, czyli pojawieniu się szczerbatego smoka, znanego niektórym jako zęby smoka, mapa z podstawki, strefa powodziowa, jest dla mnie praktycznie niegrywalna. Nie mówiąc już o samym dodatku, na przykład mapa Targ Pereł jest całkowicie niezoptymalizowana, co powoduje, że na tym dodatku nie jestem zbyt częstym gościem. Czas pokaże, co najbliższy wrześniowy patch zepsuje, bo obietnice typu poprawiamy grę już nie liczę. Zapraszam teraz na dalszą część filmu. Oczywiście, jeśli macie jakieś propozycje, czym miałbym zagrać w kolejnych materiałach z Battlefield 3 lub Battlefield 4, jaką bronią, zapraszam do komentarzy. A niebawem pojawi się gameplay z Battlefield 3, gdzie grałem ze starymi znajomymi z czasów, gdy jeszcze nikt nie słyszał o Battlefield 4. Ja za uwagę dziękuję i się odmeldowuję. Graczy, więc nie rozumiem, w czym problem. Nie, po prostu to jest smutne, nie? Ja podkreślam fakt, gdzie EA/DICE poszło, it's all about the money, dam, i tak dalej, nie? Tak, no, EA wszystko psuje, niestety. Klara ci na ryj! Od tyłu! No to było do przewidzenia, skoro wszyscy żeśmy byli skierowani w jedną stronę. Ale myślałem, że ktoś tam stoi, a tam było trzech i nagle ich tam nie ma. Co to za syczenie jest? Jest coś jakiś czas. A nie wiem, jakie to syczenie, ja nic innego rzucenia nie słyszę. Grawa się pali. Nie no, no, mam nadzieję, kurna, że nie, bo to byłby problem. Grawa się pali. O, bulldog. Powinny być zakazane na normalnych serwerach. Nie uważam, żeby... Właśnie teraz miałem pokaz błędnych, błędnych hitmakerów. Bo nie trafiałem w ogóle w przeciwnika. Battlefield 4. Niestety. Mam wrażenie, że AUK jest
mocniejszy niż się wydaje komukolwiek. Tak mówisz, no jakoś nie wiem. Mi się tak wydaje, jest mętny trochę. Słuchajcie, mój procesor ma 92 stopnie. Co wy na to? Teraz słyszę, że komuś syczy. Komuś uważaj, bo zaraz ci wybuchnie, nie? Tak na serio. Jakiego masz procka? 747... O Jezu, 4770K. Dużo ci to mówi? Bo mi nie. Loading. Boże, tak to się zaraz właśnie myśli. Masz boksowe? No, muszę to zmienić, bo masakrycznie jest. Ja musiałem też zmienić, bo nie mogłem grać w BF-a. A co to za masz? Robił. Ja mam FX8350. W tym w Lidlu było 60. W Lidlu? Co? Jak chyba któryś z was jak się odzywa, to słychać jakieś takie buczenie w głośnikach. To przyznam, to fakt. To co słyszę właśnie. Kupowałem normalny celownik w końcu do Auda. Przeram Rambo, jakiś taki wydaje się dziwny ten Aug. Niby taki nie wiadomo co, jednak dobry. Ojo. Rambo, mówisz, że u nas coś buczy? No. Chyba u ciebie. U ciebie. O kurde. Ach, nie zdążyłem już. Dzięki komuś, kto tam był. Bezimiennemu wybawcy, dziękuję. Ale jestem zdziwiony tym augiem, naprawdę. Naprawdę daje radę, o dziwo. I to naprawdę konkretnie daje radę. Wychyl dzióbka, Pokaż twarz, żebym mógł ci mnie napnąć. Znaczy, od lewej pójść. Od lewej hardcore, uważaj. Tam jest party hard się dzieje. Typek po prawej. Ach, nie zdążyłem już być. Nie zdążyłem już wyjąć rewolwera. Ale zajebisty sprawa. Dawaj. Kurwa, auk naprawdę daje radę, o dziwo. Ja pierdzielę, jest naprawdę rewelacyjna, ta broń jest rewelacyjna. Z nim lepiej grani z M400, nie? No jak na razie auk powala po kolei wszystkie bronie, którymi grałem wcześniej. Jest zajebiście celny, nie jest może zbyt szybki, ale jest zajebiście celny. Ja mam tylko potato gripa do niego, bo się tam z jakiegoś pakietu dostałem. Zablokowałem jakiś celownik normalny, na razie biegam z tym IR dwa razy, nie? Nie, no jestem w szoku. Jestem autentycznie w szoku, jeśli chodzi o działanie auga. Niedawno nimi grałem, znaczy aug to było jedna z moich ulubionych broni w trójce, ale nie wiedziałem, że aż tak dobry jest w czwórce. Dobra panowie, to ja już idę. Dobranoc. 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 A mnie czeka jeszcze Krajlis, o rany. Jak się z tym czujesz? Fajnie. Jeden padł? Tak. To tu mi Nejda rzuca, no... Specjalnie go rzucił, żebym wyskoczył. No oczywiście, o to chodziło właśnie. Ale tu nie wolno Nejdów. Jakbym się nie ruszył, to by go zabiło. No cóż. Jeśli granat cię nie zniszczy, no to jest sposób na to, żeby cię rozwalić, prosto. Ja dałem się podpuścić, to było trochę chamskie, ale cóż. To jest sposób na to, żeby wypłoszyć przeciwnika z ukrycia. Z dziury. Uda mi się wyjść im na dupę. Właśnie Szymek z nim pamiętam, czy
Auga odblokowało się w kooperacji, kurczę. Nie pamiętam, to było tak dawno, że nie pamiętam po prostu. Auga odblokowało się w kooperacji, to G3A3 w trójce, jeżeli chodzi. Ale on pyta się o czwórkę, chyba, a nie o trójkę. W trójce, w czwórce nie ma koopa, to raz. A no tak, no to w sumie to chodzi pewnie o trójkę w takim razie. Tak więc to się wyklucza. Zabiłeś go? Plecy. Ja wiem. Nie, akurat przeładowywałem, jak go się zobaczyłem. On był szybszy. Tam jest. Wiem, że tam jest. Tam i w innym miejscu. Ja nie mam szans. Czterech było. Ja się nie pamiętam, w jaki sposób się odblokowało Auga w Battlefield 3 za cholera, to było tak dawno, że nie pamiętam. To nawet nie wiem. Można prosić o miejsce w składzie? Donny musi kombinować. A no, spoko. Dobra, ja już cię żegnam wszystkich. Na razie. Papa, do kiedyś tam. Dobra, wbijaj. Dzięki. Wsparcie jakiegoś KM, a mi nie idzie strasznie. Straszna lipa. No ile można zabijać? W końcu mnie to się rozwalił. Ma dobrą stabilność pod względem celności z się. No właśnie nie byłbym tego taki pewien, bo na dalszy dystans jestem w stanie rozwalić przeciwnika. Może nie z większą łatwością, ale jestem w stanie to zrobić. Cel alfa został neutralizowany. Tylko martwi to, że tu jest dużo tyketów, kurczę, i... Damy radę. No ten koleś Prime Sam Gaver to jest trochę taki dziwny trochę, bo zabija z tego Alka jak chciał, kurde. Mierdzi trochę. Ale tu. To jest hardcore. Hardcore? Co ty? Ludzie mają 60% życia, nawet admin pisał na czacie. Z widocznym widokiem na amunicję? Znaczy, to jest takie jak ty. Tak, tak, to jest tryb własny. A, własny, a to dużo tłumaczy. Hardcore połączony z normalnym w takim razie. To dużo tłumaczy. Tego tak ładnie zabija. Ludzie mają bardzo przecież. Przepraszam, że nie odpowiadam na pytania na czacie, ale jestem zbyt zajęty tym, co się dzieje w grze. Nie ma tak tłumik, cholera jasna. God damn right, sir. Ale kur... No jednym strzałem nie położył, no bez jaj. Are you kidding me? Dęś ci się żony, bo grasz na małej mapie pod względem szerokości. Mam oddech zbudowany. Co sądzę, że Watch Dogs? Brak optymalizacji spowodował, że dałem za spokój ze streamowaniem tej gry. Alfa pod kontrolą.
czterech zima. No, na zimę się na raczej nie pcham. Teraz pytanie, czy tutaj się team killuje, czy tutaj nie ma tego? Ue, kurde, granatu rzuciłem. Zgiń, przepadnij. Dlatego ja se flary ustawiłem tak na zaś. Zgiń mnie kusiło. Zdobyłeś do pestony, a teraz zaraz na się. No ogólnie to Watch Dogs nie było tym, czego ludzie oczekiwali po tej grze. I rozumiem, że nikt nie idzie na zimę. Co? To ja na zimę nie będę się pchał przecież. A po tej rundzie kończę z BF-em i wchodzimy w kanał SO2. Są na zimie, all the time. Kurde. Dobrze. Długo ta rozgrywka, trzeba przyznać. Ta flora się cały czas widzę pali. No, jak nie było. Hardcore, nie hardcore, ale i tak tikety robią swoje. Od zimy będą wchodzić to prawdopodobnie. Jak tam dół Rambo? No jednym strzałem mnie kurwa zdjął headshotem. Co za pieprzony farciarz. Po prostu pokazał się i padł momentalnie. Co za farciarz pieprzony. John, a do ciebie można wejść na test, porozmawiać? Wojo, no oczywiście, że można, nie ma problemu. Oczywiście, że można. Wątpię, czy tu będę siedział do końca rundy, bo to jest trochę już za długo to trwa. Dzienno 700 tiketów, kurde, bez przesady. Jest wpół do pierwszej.
A do której ktoś siedzieć tak w ogóle? No, do drugiej maksymalnie, no kurczę, nie chcę znowu spać o 4 w nocy, o 4 rano. Holy shit, ale wpadłem. Johnny, tył. Ja późno. Widziałeś go refleks? Zimę. Nie cały czas tam chyba siedzą, to mnie pewnie ten się z tym respią, dziady. Aha. O, tylko nie będę zaraz przechodzić. Trzeba przyjąć to, co w końcu. I epicki headshot na Johnym teraz będzie. Jak on mnie przez tą blachę zabił? Za magik. Uwaga, od strony E na normalnym... Tak, wiem. Kwestie. Asysta. Ach, nie zdążyłem już, on jest stary. O, jeszcze, kurde, ktoś mnie z tyłu zblokował. Pain in the butt. Akurat na dworze królowi się nie sprawdza. Teraz, teraz będziecie się na czacie kłócić przez 15 minut, kto kogo prowokuje. Zamiast każdy, zamiast ktokolwiek z was odpuścić, to cały czas się zabawiacie. Szacun dla was. Wy się kłócić o jakieś pierdoły, które nie mają tak naprawdę wpływu na nic. Nie rozumiem, jaki od sens... Odzimy od prawej. Aż bangu. Tu w ogóle ten efekt nie działa i nic nie daje, a ludzie z tego... Nawet na normalach, gdzie wolno używać tego, czasami używają. Widziałem takich agentów. O! Magii kolejny. Dziękuję. Proszę, amo w nagrodę. Lewa, Johnny, lewa. Zima. Dobra, ciasto. Kontrolujemy cel, brawo. Władz ciebie, miet pakie. Jaką mam czułość myszki? 5%. LOL. Medyku, zrać mnie. Wierzę w ciebie. Jest. Co? Jak on mnie... LOL. Dziwne, te typy są na tym... innych meczu, czy co to jest? Na dominacji. Ale dobra. Tak samo można grać i grać w nieskończoność. Dobra, ja na cenę nie idę w ogóle. Trzymam się raczej w budynku.
Headshot. Ojej. Trochę skill. Chyba na najpierw napisz tak na przyszłość. Najpierw napisz, z czego będzie link, do czego będzie link, a potem linka wysyłaj, bo będę na znowu stanie time'a. O, odłamkowy i kika powinien już dostać. Chyba, że wolno odłamkowe, to nie wiem. Dzięki. Kurde. Nie zorientowałem się w porę. Na tym... w meczu, czy co to jest? Na dominacji. Ale dobra. Tak samo można grać i grać w nieskończoność. Dobra, ja na cenę nie idę w ogóle. Trzymam się raczej w budynku. Headshot. Ojej. Trochę skill. Chyba najpierw napisz tak na przyszłość. Najpierw napisz, z czego będzie link, do czego będzie link, a potem linka wysyłaj, bo na znowu staniesz time'a. O, odłamkowy i kika powinien już dostać. Chyba, że wolno odłamkowe, to nie wiem. Dzięki. Kurde. Nie zorientowałem się w porę. Bartolini, jeśli jeszcze raz będziesz dalej, znaczy jeśli będziesz dalej prowokować lub kontynuował prowokację, dostaniesz time'a, żebyś się mógł trochę uspokoić, odsapnąć, ochłonąć dokładnie. Także oficjalnie cię informuję. Z zimy wychodzą, z C. Tłumami wręcz. To Bartolini, nie skupię się na błędach ortograficznych, bo zaraz jak się skupię na czymś innym i się skończy twoje sprawdzenie błędów ortograficznych. Bo i tak nikogo to nie obchodzi. Czy nie chodzi o to, że odchodzi, ale błędy ortograficzne, ortograficzne nie są jakoś, nie wpływają jakoś negatywnie na jakoś streamu, więc myślę, że to nie jest aż tak istotne bardzo. No tak, a nawet jak to napisze, to i tak ten ktoś, kto zrobi błąd, ma to głęboko w wiecie gdzie, no nie będę... Bo ja cię wyluzuję. Jak mi się podobały single w BF-ach, w trójce, znaczy nie, w Bad Company 2 do przyjęcia, trójka kiepsko, gorzej niż średnia, czwórka nie istnieje dla mnie osobiście. Miętki, nie? Taki nie wiadomo co to właściwie jest. Znaczy w ogóle... Nie powinno go być. Ktokolwiek przyjmował się nad tymi wyborami, za które dostawało się bronię. O, znaczy nie chodzi o szczegóły kampanii, ale w ogóle o pomysł kampanii. Pomysł też się, no to prawda. Czy słyszysz swój głos w słuchawkach, gdy mówisz do mikro? Nie, nie słyszę. Ktoś chciał czułość myszy, 7%. Bodajże koreczkowy, więc koreczkowy masz. Jest 600 do 400. Mi się osobiście już nie chce tutaj siedzieć i grać. No cóż.
Idę po trzeci soczek, za chwilę przejdę. Gumi jagody zawsze są w modzie. Spoko, Bomel, spoko. Wtedy dostaniesz to, co chcesz. Takie pytanie przy okazji. Czy ktoś może wie, kiedy mają wprowadzić ten patch z CTS, tym Visual Recoilem? Nie mam pojęcia. Jak ktoś wie, to niech na czacie się... Bank bez sperma, masz ostrzeżenie za obrażanie widza. A Bartoli, nie jesteś nauczycielem, żeby kogoś uczyć ortografii. Gdybyś miał, jeśli masz uprawnienia, jesteś nauczycielem, nie wiem, daj mi dowód, że nim jesteś. Jeśli nie, to nie masz podstaw, aby kogokolwiek uczyć ortografii. Gdyż sam się człowiek uczy w miarę upływu czasu. FN1, ty też lepiej ochłoń. Bo ty właśnie obraziłeś innego widza. Także jeśli się nie z nim uspokoicie, to pójdą 3 tajmy. Dowiecie się, kto go dostanie. Bank, ale ty też kogoś obraziłeś, więc weź to pod uwagę. Nie ma tary wulgowej. Za to obowiązują wszystkich. Kurde, od drugiej strony. Aaa, no tak, kogoś padł już. Bank, on cię obraził, ale ty go też obraziłeś. Więc... Tak naprawdę ty jesteście na równi. I trady. To po prostu to jak kocham, nie? Neutralizowaliśmy ten alfa. A ty właśnie takim komentarzem pokazałeś mi, że nie zasługujesz na moderatora. Przynajmniej na razie. Już, kurwa, nawet przejść nie można. Po lewej są. Dobra, gdzie jest to chyba? I dalej zima, no. All the time zima. Na zimę nie idę, B przejmują właśnie. Lara! Ostrzał z zimy. Nie wyszło. Ilu? Nie mam pojęcia ilu, bo zbyt szybko mnie rozwalili. Szybko. Na mości pana. Idziemy dalej. Daję wam, panowie, 5 minut na to, żebyście się ogarnęli na czacie. Jeśli przez te 5 minut nie będzie spokoju, to polecą tajemy, co najmniej jeden. Nie będę pytał się nikogo o zdanie. Czy SimWorld GTA 4 na początku też miał problem z optymalizacją, więc... Każda gra ma na początku problemy jakieś. No właśnie niekoniecznie, bo w tej chwili nie przychodzi mi do głowy w tej żadna gra, bo się skupiam na grze jako tako, ale były gry, które były od początku dobrze zoptymalizowane, chociażby Far Cry. Brrr, o ty świnio. O
rywalizacja, tylko w sensie o bugi i tak dalej, o błędy ogólnie. To jest nie tak z nią, nie? Żadna gra nie jest idealna, na początku przynajmniej. Jak ktoś chętny może spróbować ze mną zimą C odbić. To nikogo nie widzę, bez kitu. A oni widzą mnie. Czy mam ulubioną broń? Tak. Jest nim FAMAS. Nie. To był błąd z tej perspektywy strzelać. To był wielbłąd. Na okazji nie się przekonaliśmy, albo wczoraj, że... to na dobra. To co, że co, że co? No wczoraj się przekonaliśmy z Kesem, że nie każda gra jest dobra, dopracowana. Znaczy Far Cry 3 ogólnie od początku, odkąd pamiętam, dobrze, w miarę dobrze działał. Ale za to multi mu trochę szpankowało. Kurde! No granata użyłem niepotrzebnie, dobrze, że rzuciłem w tą złą stronę. Ja dobrze mówię, bo nie wiem, no, mogę się mylić, powiem się myślę. Comrade. Uważaj, Johnny! Ty pomoś tam. Był. Dzięki za informację. Masz ammo? Ty masz ammo. Ja ammo. Amore. Łapaj amone. No właśnie, amunicję potrzebuję. Moje flary są wszędzie. Can you dig it? Gdzie oni właściwie są? Mamy tylko punkt C, chociaż nawet C jest nasz, więc... Hops. O, idą od zimy na A. Tak, widzę właśnie. Eyeburst. Tak, widzę. Nie miałem szans, koleś się skampił. Aha, w tym, dobra, już widzę gdzie stał. Ale head glitch, panie. Większej kampy nie było, co? Epic resp. Na razie nie będę pokazywał statystyk, pokażę na końcu. Zresztą teraz to będzie koniec rundy, więc będzie dobra okazja, żeby pokazać statystyki. Sir. Paka, Johnny, paka. Dzięki. Kurde, znowu kill trade, no. Płatnik 4. Pizdu. Zmieniłbyś w końcu mapę. Simur to jest ostatnia runda w BF4 i zmieniam grę. Witam, kucyk. Czy gra ktoś w CSGO? No ja nie gram w CSGO. Ja nie piję piwka, ja piję soczek z gumy jagód. Własnie roboty. Poniekąd. Gumisiowej dolinki. Lol. Ale ładne. Wygrywamy tą rundę. W epickim stylu bym powiedział nawet. Jak na lokera, to to jest nawet ładne. Mhm. Bardzo ładny wynik. Witam i ozdrowie. Siema, Likul. A, dziękuję. Żyję. Żyj, mam się dobrze, tak. Be well.
to prawie. Będziemy grać w czwórkę. Kurde, znowu się zbudziłem, ja. No tak no. Trochę. Ale gram w czwórkę od 2 godzin. Nie wiem czy Far Cry, nie wiem czy Liquila Crysis, a nie, bo ty przecież nie grałeś w Crysisa w ogóle. Ale to, a to może cię to interesuje. No, troszkę. Ale bardziej cię interesuje CS, jak sądzę. Pff, świnia. Znaczy nie, do, mówię do siebie oczywiście. Nie ukrywam, że tego twojego śmiechu by trochę brakowało w ostatnim czasie. Dlaczego jak ja skaczę w czwórce nie mogę szybciej się poruszać? Chyba naprawili tego buga bym to nazwał, taki lekki. Nigdy w czwórce nie można było skakać szybciej się poruszać. I dobrze. Bo to by było nieraźniejsze, jak ty biegasz, to jak skaczesz. Kurwa no. No z takiej odległości mnie rozwalił na ciężkie ruchy. Nie, skosowałem go! Bo taki typek mnie zabił, kurde mać. Jak nastawię na Crysis 2? Czy będzie hejt? Się okaże. Będą gorsze, a na trójkę jeszcze bardziej. Się okaże, czy będzie hejt. Na trójkę ludzie będą wrzeszcie. Natomiast na czas, kiedy będzie intro leciało, ja wszystkich zmutuję. Chyba, ja nawet będę się odzywał. Chyba, że faktycznie ludzie na ATS-ie. Znaczy, powinienem w sumie wszystkich zmutować, żeby nie było hałasu, bo wolałbym kampanię przechodzić na cicho. Jeśli ktoś chce się ze mną porozumieć z TS-a, to wolałbym, żeby się porozumiał ze mną przez czat, a nie przez TS-a. Bo chcę się skupić całkowicie. I to dotyczy wszystkich. Chcesz